Właśnie, co tu robią drzwi i porów portowych, to i za szano. Właśnie, byście z tym zgodzę z tą wypowiedzią. Co tam robiły drzwi portowe? W województwie kujawsko-pomorskim. No ja rozumiem, no, niby się nazywa pomorskie, kujawsko-pomorskie, nie? Coś z Pomorzem ma związanego, no ale drzwi portowe? Gdzie do morza jest jakieś 250 km? Torunia, te 28 km co było, myślę, że jest realną wartością. W kilometrażu, mniej więcej gdzieś tyle jest kilometrów. Dobra, następny semafor na S2. Wtedy możemy lecieć. Płynie rzeka, ma pan rację, płynie, płynie. Płynie rzeka, nawet spływy kajakowe robią. Nawet jakby była to fabryka, to nie spadają w całości, bo żaden pojazd nie jest w stanie przewieźć w całości. No bardzo taki dźwig. Tak, ale tu nie ma fabryki. Rzeka płynie, no tyć. No tyć płynie. Co jest nie tak? Czemu to się zaczęło przecinać? Co to było? No to kto jest, jak się patrzy na czat, nie? No i tak sobie dochodzi do katastrofy.
A wiecie, co mnie zastanawia tak właściwie? Bo zawsze jak to się winie jest jeden, to się kończy scenariusz. A teraz jakby się nic nie stało. No tak, dlatego maszyniści mają zabronione korzystanie z telefonów, nie? Dlaczego to tu w ogóle wszystko stoi? No coś tu się zepsuło, dlatego tak jest. Coś tu się wydarzyło. Coś tu się musiało wydarzyć nie tak. Może sobie za duży ruch wziąłem. Dlaczego tam ten pociąg stoi? Ciekawe. Przecież ma tur wolny. Coś tu się dzieje niedobrego. Coś tu się dzieje niedobrego i nie wiem co. To coś się zbagowało. Jak mi się wydaje. I do tego jest wina bardziej. A coś to jest nie tak ze scenariuszem. Bo w ogóle coś się stało, nie wiem co. Zapisałem, nie? Żeby nie było. Co teraz? Dostaniemy wyjazd, czy nie dostaniemy? Ja no mówię, coś tu się zawiesiło. Zdecydowanie. No dobra. Próbujemy. Widzicie, coś tu się zawiesiło. Ewidentnie coś się zawiesiło. No mówię, że coś tu się zawiesiło. Wina nikogo, po prostu się zawiesił. A widzisz?
całkowicie już teraz wszystko działa, przejazdy są pozamykane. Nie, to się zawiesił semafor, drodzy Państwo. Jak mi się wydaje. Chociaż tutaj ta mapa też się jakby zwiesiła. No nie wiem, cóż, no w każdym razie jedziemy dalej, nie? Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Tak, tamten to był pociąg widmo, zgadza się. Pociąg, który się pojawił nie wiadomo skąd. No bo widzicie, wskaźniki się świecą normalnie, wszystko działa normalnie. Więc uznajmy, że jedziemy dalej. Ten cały pulpit to jest widmo. Jedno wielkie. Ale jest, nie? Coś widzę, że chyba jednak nie pojedziemy dalej. Następny semafor jest na stój. Ale to na dniu, bo coś tu się zacięło. No i widzicie, i kolejny pociąg tu stoi, nie? Więc to po prostu te składy stoją. Składy stoją, tak jakby gdzieś tutaj coś się wydarzyło i wszystko stoi. No nie wiem, spróbujemy sobie to chociaż zobaczyć jak z kamery zero. W takim wypadku, skoro wszystko tu stoi. Widzicie, ten tutaj też stoi. Coś tu jest gdzieś namieszane. Może niepotrzebnie brałem ten rozkład z tą dużą ilością pociągów. Może jakbym wziął to mniej pociągów, to by to wyglądało inaczej.
No cóż, chociaż zobaczymy sobie. Chociaż zobaczymy sobie trasę, jak ona wygląda. A tutaj też kolejny jest na S1 i tutaj też tu pociąg stoi przed tym semaforem. No, oczywiście. A już widzicie, czemu te rzeczy wszystkie się działy? Czemu tam te wszystkie pociągi stoją? Ha. No właśnie. Dlatego wszystkie pociągi stoją. Nie? No cóż. Nic nie poradzimy, nie? Nie pojedziemy dalej w takim razie. Bo wszystkie pociągi, no tu doszło do jakiegoś zdarzenia. Nie wszystko stoi. Tak wyszło. No dobrze. No nic nie poradzę na tą zaistniałą sytuację w takim razie. Może w następnym odcinku spróbujemy sobie pojechać tą trasę tylko w drugą stronę. Zobaczymy. Jak to zrobimy? Czy jeszcze będzie w ogóle transmisja z Open Arraysa? No to byśmy sobie wjeżdżali do Torunia Głównego. Jak tylko zaprezentuję zlot ptaka, jakby się ktoś zastanawiał, jakby to wyglądało. No tutaj co się stało? Ja też przepraszam bardzo, tylko jak to ujmę. Tutaj też jeden na drugim stoi. Nie wiem, czy to tutaj do końca powinno wyglądać, ale tu byśmy dojechali sobie do Torunia Głównego. No dobrze, drodzy Państwo, ja nic mi nie zostało, jak tylko pożegnać się z Wami. No, niestety dalej nie pojedziemy przez zaistniałą sytuację kolejową, jaka jest przed nami. Czy jest jakiś karambol po drodze. Tak, katastrofa w ruchu lądowym. Coś tu po prostu nie wyszło im przy tworzeniu chyba tego scenariusza, albo nie wiem. Nie wiem, co tu się stało. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na kolejnej transmisji na żywo. Na razie, cześć. Pa, pa.